Kilka miesięcy temu do CSGO zawitała aktualizacja, która miała na celu zapobiec możliwości handlu kluczami. Niemniej jednak wszystkie klucze, które zostały zakupione przed aktualizacją, dalej mogą zostać sprzedane na rynku Steam oraz mogą uczestniczyć w wymianach. Jak na tym zarobić? Ja jestem Kroxy i zapraszam do oglądania. Case.eu. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnóż swój ekwipunek na święta. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów. Odbieraj codziennie bonusy nawet do 100 zł. Case.eu. Otwieraj skrzynki za PSC, blik, SMS, przelew. Link w opisie. Polecam. A więc tak jak wspomniałem, kilka miesięcy temu do CSGO zawitała aktualizacja, która według Valve miała zapobiec nielegalnym transakcjom, które były prowadzone poprzez klucze z CSGO, z racji, że zawsze trzymały one swoją stałą cenę i z łatwością można było je sprzedać za realną gotówkę. Od tamtego czasu wszystkie klucze, które zostały zakupione w menu CS-a, mogą służyć jedynie do otwierania skrzynek i nie mogą zostać one wystawione na rynek Steam oraz nie mogą uczestniczyć w wymianach. Jednakże na rynku Steam cały czas dostępne są klucze sprzed aktualizacji, które dalej można sprzedawać i wymieniać, a ich ilość będzie tylko maleć, a co za tym idzie, ich cena pójdzie znacząco do góry, z racji, że aktualnie znajduje się mocno ograniczona ilość kluczy, które dalej można wymieniać i sprzedawać. Aktualnie ceny kluczy sięgają nawet 18 zł za sztukę, a ich ilość dla pojedynczego rodzaju klucza nie przekracza bariery 1000 sztuk. Wyjątkiem są klucze Prisma, których cena i tak wynosi ponad 13 zł, a na rynku jest ich lekko ponad 1500 sztuk, oraz klucze operacji Hydra, których na rynku jest ponad 2000, a ich cena wynosi jedyne 8 zł. Więc jeżeli chcecie zarobić, to polecam inwestować właśnie w te klucze, z racji, że są one najtańsze, a być może już niedługo wymienne klucze z CSGO będą swego rodzaju unikatem, za który będziemy musieli trochę zapłacić, jeżeli będziemy chcieli posiadać go w swoim ekwipunku. Na koniec jeszcze dodam, żebyście pamiętali, że cierpliwość jest cnotą, która na pewno z czasem się opłaci. No i co, to by było na tyle, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hashtag klucz, a ja postaram się przypiąć serduszko. Sprawdźcie inne moje filmy ze sposobami na zarobek, no i co, ja się z wami żegnam, do następnego odcinku, trzymajcie się i piona.